Witam Was, moi drodzy. Dziś zapraszam Was na luźny filmik, który chciałabym rozpocząć od pogadanki na zupełnie dwa różne tematy. I chciałabym o nich powiedzieć, dlatego że mam cichą nadzieję, że wśród moich widzów znajdą się osoby, które w formie porady lub jakichś wskazówek zostawiłyby wiadomość właśnie w komentarzu albo wiadomości prywatnej. Byłabym Wam bardzo za to wdzięczna. I zacznę od takiego tematu luźniejszego, a mianowicie od lakierów hybrydowych, które jak wiadomo są teraz bardzo popularne i uważam, że to jest jeden z fajniejszych wynalazków kosmetycznych w ostatnim czasie. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja hybrydy robię sobie bardzo rzadko. Robię je tylko na specjalne okazje lub w okresie wakacyjnym, kiedy pracuję, kiedy mam kontakt z klientem i chcę, żeby te dłonie troszeczkę lepiej wyglądały. Korzystam z usług tylko jednej osoby, która bardzo profesjonalnie podchodzi do swojej pracy, bardzo profesjonalnie ją wykonuje, ma profesjonalny sprzęt, profesjonalne kosmetyki i nigdy, absolutnie nigdy nie mogłam się do czegokolwiek przyczepić, kiedy te paznokcie były robione. Natomiast mój problem zaczyna się wtedy, kiedy te hybrydy zostają ściągnięte i są ściągane za pomocą fryzarki. I ja wiem, że to nie jest żadna nowość, natomiast mówię o tym dlatego, że wiem, że są jeszcze gabinety kosmetyczne, które ściągają hybrydę za pomocą pilniczka. Często robiąc dużo gorsze spustoszenie płytki niż przy pomocy źle wykonanego ściągnięcia hybrydy przy pomocy frezarki. Tak czy inaczej, ja do tego też nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Ta hybryda jest delikatnie ściągnięta i ta płytka generalnie nie jest w jakiś sposób uszkodzona. Natomiast problem zaczyna się gdzieś około 2 lub 3 dni po ściągnięciu hybrydy, kiedy zauważam, że jednak ta płytka jest bardzo, bardzo miękka, więc wręcz bym powiedziała, jest cienka jak pergamin. I najgorsze jest w tym wszystkim to, kiedy ten paznokcieć łamie się mnie w tak głębokim miejscu, że niestety nie jestem w stanie już tego paznokcia wypilnikować, tylko po prostu muszę te paznokcie skrócić. Często bywa również i tak, że paznokcie skracam do takiej długości, która jest dla mnie wręcz bym powiedziała bolesna. I zaczynam się zastanawiać, czy czasami nie robię jakiegoś błędu w pielęgnacji takich paznokci po ściągnięciu hybrydy, czy może nie używam takich odżywek jak trzeba, żeby jednak ten paznokieć się nie łamał i nie był taki cienki. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że są różne płytki paznokcia i że często również może bywać i tak, że jednak ta hybryda osłabi tą płytkę paznokcia. Zanim jednak nagrałam również ten filmik, to zapytałam kilka moich koleżanek, które regularnie robią hybrydę i okazało się, że połowa z tych moich znajomych powiedziała, że są zadowolone z paznokci, jakie są po ściągnięciu hybrydy. Czyli są to paznokcie twarde, długie i nic się z nimi nie dzieje. Natomiast druga połowa ma ten sam problem co ja. Więc ja absolutnie tutaj nie chcę zwalać winy na osobę, która wykonuje mi te paznokcie, tylko po prostu zastanawiam się, czy może robię jakiś błąd w pielęgnacji, a może po prostu mam taką słabą płytkę, która jest osłabiona przez hybrydę. Jeśli coś wiecie na ten temat, byłabym Wam bardzo wdzięczna, abyście mi o tym napisali właśnie w komentarzu. Kochani, drugi temat, o którym chciałabym Wam powiedzieć, uważam, że jest jednym z takich bardzo popularnych w ostatnim czasie tematów, szczególnie w internecie, a mowa tutaj o trenerach personalnych, którzy rozpisują plany żywieniowe. Oczywiście, tak jak było w przypadku pierwszego tematu, tak samo w drugim zrobiłam pewien wywiad, napisałam do dwóch zupełnie różnych, ale bardzo popularnych w internecie trenerów z zapytaniem właśnie na jakich zasadach polega to, że ten plan żywieniowy zostanie mi ułożony, oczywiście oprócz płacenia również pieniędzy. Więc powiem szczerze, że generalnie odpowiedzi były bardzo satysfakcjonujące, natomiast jest jedna jedyna rzecz, która różni te osoby od takiego zwykłego dietetyka, bo ja mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że ja u dietetyka raz w życiu byłam i pierwsze, o co zostałam poproszona na takiej wizycie, to były wyniki z krwi. To znaczy dostałam rozpiskę wyników, które mam zrobić i dostarczyć po prostu dietetykowi, który później na podstawie tych wyników rozpisze mi dietę na podstawie aktywności fizycznej i tego w ogóle jak żyję. W przypadku takiego trenera personalnego, który układa nam dietę przez internet, oczywiście on też robi całkiem niezły wywiad, natomiast tutaj tych wyników właśnie to jest jedyna rzecz, o którą nas nie prosi.
Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że może nie mieć takiej wiedzy, aby móc analizować te wyniki, natomiast no to jest jedyna rzecz, która różni takiego dietetyka od trenera personalnego, który układa i robi właśnie takie plany żywieniowe. Tak czy inaczej, ja absolutnie chciałabym, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Ja nie krytykuję takich osób, dlatego że po osiągnięciach ich podopiecznych mogę stwierdzić, że te plany żywieniowe faktycznie działają. I tutaj również nie chciałabym w dzisiejszym filmiku opowiadać Wam o moim przypadku, dlatego że no ja jestem takim przypadkiem, o którym można opowiadać i opowiadać, bo dzisiaj mogłabym opowiadać o tym już z totalnym dystansem, dlatego że ja przeszłam przez różne etapy i ja oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co jest dobre dla mojego organizmu i co sprawia, że ja mogę osiągnąć sukces. Natomiast na dzień dzisiejszy szczerze Wam tylko mogę powiedzieć, że zastanawiam się nad tym, aby udać się do dietetyka klinicznego, natomiast cały czas gdzieś tam jeszcze no nad tym się zastanawiam. I tutaj mam ogromną prośbę do Was. Co Wy w ogóle myślicie na temat takich trenerów, którzy rozpisują plany treningowe za pośrednictwem internetu, którzy prowadzą takie osoby i powtórzę się jeszcze raz, ja absolutnie tego nie krytykuję, dlatego że naprawdę osoby, które na podstawie tych planów treningowych, tych planów dietetycznych, tych rozpisek właśnie żywieniowych odnoszą naprawdę cudowne efekty, no to myślę sobie, że fajnie, że coś takiego gdzieś tam działa i że może nie wszyscy mają czas na to, żeby umówić się do dietetyka i chodzić na te spotkania, a tutaj jednak przez internet to można załatwić. Zastanawiam się jednak, gdzie jest ten haczyk, a może gdzieś jest ta negatywna strona, która może później, może nie teraz, ale może później wpłynąć, nie daj Boże, negatywnie na nasz organizm, nie wiem. Oby takich negatywnych stron było jak najmniej. Tak czy inaczej, moi drodzy, jeśli coś wiecie na ten temat i może macie jakieś doświadczenia z tego typu właśnie planami żywieniowymi rozpisywanymi przez osoby przez internet, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście napisali mi o tym pod spodem. A teraz, moi drodzy, ja uciekam do miasta, bo mam kilka spraw do załatwienia, a później jak wrócę, to pokażę Wam moje zaległe zakupy, które zrobiłam jeszcze przed wyjazdem do moich rodziców. Może nie wszystkie są aktualne, natomiast myślę, że niektóre są godne polecenia, bo są wciąż jeszcze do kupienia, więc to byłoby tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o tą taką luźną pogadankę. Trochę się rozgadałam, natomiast mam nadzieję, że wszystko powiedziałam tak jak trzeba. Tak czy inaczej, do zobaczenia później. Trzymajcie się. Moi drodzy, a propos zakupów, chciałam Wam pokazać ekspres do kawy, który kupiliśmy będąc ostatnio w sobotę w Słupsku w sklepie Chibo. Ten ekspres kupiliśmy na prezent. Nazywa się ten ekspres Mini Caffissimo. Pokazuję go Wam dlatego, że tak naprawdę ten ekspres w regularnej sprzedaży pojawił się dopiero od dnia dzisiejszego, czyli od poniedziałku. Nam udało się go kupić już w sobotę. Tak czy inaczej, jest to ekspres bardzo zgrabny, który występuje oprócz białego koloru również w kolorze czarnym, niebieskim, seledynowym, morskim oraz takim jagodowo-różowym. I ten ostatni widziałam w sklepie i ten kolor jest naprawdę niezwykle soczysty, taki wręcz bym powiedziała lekko wpadający w róż, ale myślę, że taki mały, zgrabny ekspres do kawy na kapsułki będzie fajnym prezentem. I chyba mogę Wam powiedzieć, ile kosztował, dlatego że na pewno ta osoba, która go dostanie, nie ogląda moich filmów. Ten ekspres kosztował 299 zł i generalnie jeśli chodzi o ekspresy z firmy Chibo, ja jestem z nich zadowolona i gorąco Wam je polecam. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam resztę moich, tym razem zaległych zakupów. Moi drodzy, i tak jak Wam obiecałam, chciałabym Wam teraz pokazać rzeczy, które kupiłam jeszcze przed wyjazdem do moich rodziców. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre z tych rzeczy, które Wam teraz pokażę, są już nie do kupienia, dlatego że kupiłam je w tym gorącym okresie, w jakim były wyprzedaże. Natomiast oczywiście znajdą się i takie rzeczy, które można jeszcze kupić i myślę, że są warte uwagi, szczególnie jeśli chodzi o kosmetyki. I powiem Wam szczerze, że planowałam dla Was nagrać film właśnie z zakupami, które zrobiłam podczas ostatniej wyprzedaży w różnych sklepach, natomiast nie wiem, czy w ogóle jest sens nagrywania takiego filmu, dlatego że jak wiecie, większość tych rzeczy jest już nie do kupienia, więc dajcie mi w ogóle znać, czy bylibyście zainteresowani takim filmem. I zacznę Wam pokazywać, co udało mi się kupić.
Jeśli chodzi o te rzeczy, które będę Wam pokazywać, to kolejność będzie przypadkowa. Pierwsza rzecz to są takie dwa pudła z Rossmana, rozkładane, które kupiłam z myślą o tym, aby wstawić je do szafy. I ja te pudła kupiłam za 3,91 za jeden. Tak wygląda takie pudło po rozłożeniu i na szczęście udało mi się kupić dwa w identycznym kolorze. I zostając jeszcze przy Rossmanie, w tym czasie, kiedy właśnie kupiłam te pudła, była również wyprzedaż tych wszystkich rzeczy związanych ze świętami Bożego Narodzenia i mnie udało się kupić za złoty 10 złoty 15 takie właśnie świąteczne serwetki, które już wiadomo kupiłam z myślą o kolejnych świętach Bożego Narodzenia. Następna rzecz to kolejne serwetki, tym razem serwetki z Pepco. I to są serwetki, które kupiłam teraz niedawno. Jedno opakowanie kosztuje 3,99 i te serwetki wyglądają w ten sposób. Tutaj są czarno-białe, a tu są kolorowe i to są serwetki w flamingi. Dlaczego się tak zastanawiałam przez chwilę? Dlatego, że ja zawsze flamingi mylę z pelikanami, chociaż wiem, że te ptaki wyglądają zupełnie inaczej. Natomiast tak, to są flamingi. Tak więc to byłyby serwetki z Pepco za 3,99. Następna rzecz to są woski z Rossmana, które ja kupiłam na promocji. I co prawda ja kupiłam je w jednym zapachu, natomiast moja mama kupiła sobie w drugim zapachu i po prostu podzieliłyśmy się na pół. Tutaj widzę, że jest w instrukcji jakby obsługi, że musimy od 3 do 5 takich właśnie kawałeczków położyć w kominku i zapach utrzymuje się plus minus 10 godzin. Zobaczymy, nigdy tych wosków nie miałam. Wiecie, że ja swego czasu bardzo dużo wosków z Yankee Candle kupowałam, natomiast teraz jakby troszeczkę zaprzestałam kupowania wosków Yankee Candle. Skusiłam się również na coś, co było bardzo popularne, szczególnie na Instagramie i mimo tego, że ja poprosiłam jedną z moich serdecznych koleżanek Gosi, aby mi to kupiła, to będąc ostatnio w Pepco skusiłam się na kolejną, tą samą rzecz, ale już w innym kolorze, a mowa tutaj o tych pudełeczkach, które były sprzedawane jako trzy pudełeczka w trzech różnych wariantach, jeśli chodzi o wielkość. I oczywiście one były również w różnych wariantach kolorystycznych. I trzy takie pudełeczka kosztowały 7,99. Ja wybrałam je w kolorze pudrowego różu. Teraz już nie pamiętam, jaki kolor kupiła dla mnie Gosia. Następna rzecz, którą kupiłam, a której nie będę Wam tam tak dokładnie pokazywać, bo nie wiem, czy Wy w ogóle bylibyście tym zainteresowani. To są majteczki z Pepco, które kosztowały wcześniej 4,99, ja je kupiłam za 2,99 i one są z takimi główkami reniferów i wzięłam takie dwie pary oraz kupiłam jedną parę skarpetek, które wcześniej kosztowały 6,99, ja je kupiłam za 3,99 i one są takie cieplejsze w taki bardziej, bym powiedziała, zimowy wzór. Następna rzecz również z Pepco jest to dziadek do orzechów, którego kupiłam również na promocji, na takiej wyprzedaży. Wcześniej kosztował 5,99, a mnie udało się go kupić za 2,99 i kupiłam go dosłownie zaraz po świętach, bo zostały mi orzechy i po prostu miałam problem z ich rozłupaniem, a dziadek do orzechów jest w moim rodzinnym domu, natomiast ja potrzebowałam dziadka do orzechów teraz, no i później jakoś się okazało, że te orzechy jakoś zjedliśmy, a dopiero później ten dziadek do orzechów się u mnie znalazł. Również w Pepco kupiłam taką oto właśnie nie wiem, z jakiego to jest nawet materiału, ale takiego bardziej płóciennego materiału, oczywiście na wierzchu, bo w środku jest taki bardziej ten materiał podgumowany, dosyć fajną, sporą kosmetyczkę i one były w różnych wariantach takich właśnie, jeśli chodzi o wzory i ta kosmetyczka kosztowała 7,99. Ja generalnie mam kosmetyczki, ale zawsze, kiedy na przykład wyjeżdżam do moich rodziców, biorę kosmetyczkę, którą mam z IKEA, dosyć spora, ale niezbyt często mi się wszystko w niej mieści, dlatego pomyślałam sobie, że wolę mieć taką kosmetyczkę, która nie będzie miała tych kształtów takich, wiecie, bardziej twardych, tylko będzie właśnie taka, że będzie można tam gdzieś jeszcze coś mocniej do niej upchać.
chciałabym Wam również pokazać dwa kremy do rąk, które kupiłam. I pierwszy w ogóle jest z takiego sklepu, nie wiem czy w ogóle o nim mówiłam, ale myślę, że w najbliższym czasie nagram dla Was niewielki haul z tego sklepu. To jest sklep, który nazywa się English Home. W tym sklepie można przede wszystkim kupić przepiękną pościel, przepiękne ręczniki. No i ja z tego sklepu między innymi właśnie mam pościel. I przy kasie był właśnie taki kremik do rąk o zapachu różanym z witaminą E. Bardzo dobry krem, słuchajcie. I był przeceniony z 7 zł na chyba 3,90, coś takiego. Myślę, że fajny kremik do rąk, idealny do torebki. I drugi krem, który jest ze mną już od chyba, nie wiem, tygodnia lub 2 tygodni, to jest krem Nivea Express Care. To jest krem, który ma 75 ml i mnie udało się go kupić w Rossmanie, kiedy on kosztował 6,99, więc wtedy to była chyba taka promocyjna cena. Teraz, kiedy byłam ostatnio w Rossmanie, ten krem jest już za 8,99 i wariantów tych kremów z Nivea jest naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przepraszam. I kupiłam również patyczki, tu jest ich 70 sztuk, to są takie patyczki raczej do poprawek makijażowych. Przepraszam. Nie wiem, coś mi tam w gardle nie pozwala do Was mówić. I ja te patyczki kupiłam z myślą o tym, aby dorzucić je do paczki, którą będę teraz robiła dla mojej chrześnicy, bo ona jest w gimnazjum, ma jakby dopiero rozpoczyna swoją drogę z makijażem. I właśnie mówiła mi o tych patyczkach, że fajnie byłoby robić różnego rodzaju poprawki właśnie takimi patyczkami, które z jednej strony są zakończone tak bardziej na ostro, a z drugiej strony są jakby taką, nie wiem, szpatułką, nawet nie wiem jak to nazwać. Niewielki koszt, około 2 zł za te patyczki. I kolejny kosmetyk z Rossmana, który chciałabym Wam pokazać, a który został mi polecony w okresie wakacyjnym przez Marlenkę, którą serdecznie pozdrawiam. I dziwię się, że w żadnym z moich filmików do tej pory Wam o nim nie powiedziałam. Jest to produkt przyspieszający wybielanie zębów do stosowania po użyciu normalnie pasty do zębów. Jest to Blendamed 3D White Lux. Nie wiem jak nazwać ten preparat, natomiast jest on konsystencją zbliżony do pasty do zębów, natomiast jest bardzo gęsty, z bardzo mocno wyczuwalnymi i mocno ścierającymi drobinkami. Myślę, że naprawdę jest to świetny produkt, bardzo często jest on na promocji i warto kupić ten produkt, jeśli chcecie pozbyć się na przykład jakichś drobnych przebarwień lub po prostu takich zanieczyszczeń, z którymi zwykła pasta do zębów sobie nie radzi, więc gorąco, gorąco polecam Wam właśnie ten produkt. I następna rzecz z Rossmana to jest coś, co w ogóle bardzo mnie ciekawi, bo to jest jakaś nowa seria Isana Young i to jest maseczka przeciwtrądzikowa z tlenkiem glinu. I ja wiem, że jest w Rossmanie ta nowa seria, natomiast ja byłam w różnych Rossmanach i niestety żadnych kosmetyków oprócz tej maseczki nie widziałam, więc dajcie mi znać, jak to u Was jest. Natomiast ja tej maseczki jeszcze nie używałam, kupiłam ją z czystej ciekawości, więc zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Jest do tłustej i trądzikowej skóry. Moi drodzy, i zostały mi dwie ostatnie rzeczy, dla mnie poniekąd hity. Krem nawilżająco pielęgnacyjny z Isany i to jest krem do ciała z olejem babasu i olejem z nasion chia, czyli z szałwii hiszpańskiej. Jak wiadomo, nasiona chia są teraz bardzo popularne i niezwykle zdrowe. I skusiłam się na zakup ponad 3 tygodnie właśnie tego kremu, który nie kosztował jakoś dużo, bo coś około 8-9 zł, już teraz nie pamiętam. Wiem, że teraz jest w Rossmanie chyba za 7,99. Tu jest pojemność 0,5 litra, więc naprawdę bardzo dużo. I przede wszystkim to, co jest fajne w tym kremie do ciała, to to, że zaraz po tym, jak się posmarujemy tym kremem do ciała, to po prostu on się błyskawicznie wchłania, delikatnie wygładza naszą skórę i przepięknie pachnie naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie spodziewałam się, że taki produkt zachwyci mnie, mimo tego, że nie jest z jakiejś wysokiej półki, natomiast naprawdę jest świetny i gorąco Wam ten krem do ciała polecam. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jest to coś, co zostało po prostu idealnie stworzone
pod moje skromne potrzeby, a mianowicie jest to przyrząd do czyszczenia szczotek do włosów, który wygląda w ten sposób. Ja oczywiście już go używałam, natomiast zostawiłam opakowanie, aby Wam móc pokazać, jak to wygląda, gdybyście chcieli sobie to kupić w Rossmanie, bo nie ukrywam, że trochę czasu mi zajęło, zanim w ogóle to znalazłam. Natomiast dlaczego ja się tak cieszę z tego, że jest taki przyrząd? Przede wszystkim dlatego, i chyba powiem to po raz pierwszy, bo chyba nigdy o tym nie mówiłam, ale nie ma dla mnie nic gorszego niż zalegające, nie takie jedno lub dwudniowe włosy w szczotce, tylko takie zalegające włosy tygodniowe, nie daj Boże miesięczne, z dodatkiem kurzu, który wiadomo w międzyczasie się tam dostaje do tej szczotki. Po prostu mam okropną awersję, powiem tak dosłownie, obrzydzają mnie takie szczotki i pomyślałam sobie, że mimo tego, że moje szczotki utrzymane są w czystości, to oczywiście nieraz tych włosów wypada mi znacznie więcej. Nie zawsze jestem w stanie dokładnie tą szczotkę oczyścić, stąd też zdecydowałam się na zakup właśnie tego przyrządu do czyszczenia szczotek do włosów. Takie malusieńkie, wręcz bym powiedziała, grabki, które kosztują coś, nie wiem, 8-10 zł, nie więcej. Świetnie wykonane, myślę, że starczy mi ten przyrząd na lata. Bardzo się cieszę, że mam naprawdę ten przyrząd, bo mam tą pewność, że moje szczotki będą zawsze czyściutkie i nic na tych szczotkach nie będzie. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam tym, że tak powiedziałam, że mam awersję na tego typu szczotki, natomiast no sami wiecie, że to jest tak jak ze szczoteczką do zębów, którą się trzyma gdzieś tam na zewnątrz, obok, blisko toalety. Wiadomo, że wszystko gdzieś tam unosi się w powietrzu, tak samo kurz, więc wyobrażam sobie, że w takiej szczotce, w której zalegają włosy tygodniami, no tam jest po prostu wszystko na tej szczotce. Tak czy inaczej, koniec tych niesmacznych tematów. Moi drodzy, to byłoby wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście odnieśli się do tego również, co nagrałam Wam na początku, czyli do tematu na temat hybryd i planów takich żywieniowych rozpisywanych przez trenerów. Jeśli Wam się filmik spodobał, to zostawcie kciuka do góry. Ja oczywiście postaram się dla Was nagrywać więcej takich luźnych filmów. A dzisiaj serdecznie już Wam dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam!